Cześć, ja jestem Kornel. Będę dzisiaj opowiadać o testach jednostkowych w Pythonie, konkretnie na przykładzie Django. Czemu akurat tak? Z prostego powodu. Tutaj nie trzeba za dużo kombinować, żeby testy jednostkowe sobie wrzucić i żeby zaczęły działać, ponieważ tam biblioteka UnitTest jest zaimportowana już bezpośrednio w Django pod postacią Django Test. Ale to tak naprawdę jest po prostu unit test, także wszystkie rzeczy, które aplikują się do unit testu, będą się aplikowały tutaj. Dzięki temu nie będziecie musieli sobie wszystkie tutaj rzeczy, które te będę pokazywać, możecie po prostu wykorzystać potem w swoich projektach, nieważne czy to jest Django czy nie Django. Każdy inny framework będzie działać dokładnie tak samo, nawet bez frameworku też to będzie działać dokładnie tak samo. Jeszcze tylko sobie wyłączę Messengera i już. Dobra. Także tak. Kto tutaj jest? Na jakim stopniu tutaj są osoby, które w ogóle nie miały styczności z Django wcześniej tutaj? Mi się nigdy nie zdarzyło. Dobra, okej. Okay. Mało Pythona umiem. Dobrze, właśnie po to tutaj jesteśmy. Dobra. Także tak, bez jakiejś tam w ogóle znajomości Pythona żadnej, to nie za wiele będzie jasne, ale oczywiście nie trzeba być mistrzem, żeby tutaj, będę pokazywać podstawy raczej. Także, jak działa Django? Django to jest web framework, tak? Czyli w tym momencie tutaj Django może ma wiele komponentów do siebie i tak naprawdę wszystko naraz jest skoncentrowane w jednej paczce, z której po prostu sobie korzystamy. Jeżeli teraz wejdziemy sobie do terminala, i zobaczymy, co tutaj się znajduje. No to jest Docker, tak? Także Docker Dockerem to też jest część tutaj po prostu tego, ale Docker odpala Django. I Django, co robi Django? Django robi wszystko, od A do Z. Załatwia komunikację z bazą danych, zapewnia komunikację z użytkownikiem, czyli pozwala wystawić jakieś tam API w miarę prosto i zapewnia wszystkie narzędzia niezbędne do tego. Z jakimiś tam dodatkowymi jeszcze rzeczami, no to już w ogóle można zrobić wszystko. Także w tym momencie tutaj w naszym repozytorium znajduje się Django, psychobg2 binary, to jest paczka, która zajmuje się obsługą Postgresa z poziomu Pythona, Django REST Framework oraz Factorboy. Django REST Framework to jest framework do Django, który pozwala pisać, uwaga, uwaga, API restowe. A Factorboy to jest paczka, która ułatwi nam później testowanie. Także w strukturze Django istnieje coś takiego jak config, czyli jakiś tam, znaczy config, to jest po prostu nasz projekt, tak? Ja go nazywałem config, ale najczęściej to jest projekt nazwany jest dokładnie tak samo jak projekt tutaj. W tym miejscu znajduje się cały tam centrum naszej aplikacji, tak? Czyli są jakieś ustawienia, są URLsy, które on ma obsługiwać, jest WSGI, czyli tak naprawdę to jest Django, czyli aplikacja sieciowa. Kiedy przychodzi do nas jakiś tam użytkownik, jak wejdziemy, to zrobimy od strony użytkownika, tak? Użytkownik wchodzi na jakiś tam adres URL, który jest tutaj zdefiniowany. Następnie on przechodzi do modeli. Znaczy tam już pomijając całą resztę, to od drugiej strony Django zapewnia bezpośredni dostęp do bazy danych z poziomu Pythona z pomocą właśnie tych tutaj modeli. Znaczy, nie do końca bezpośredni, ponieważ jest tutaj jakaś tam warstwa abstrakcji, ale można zejść naprawdę nisko. Także w tym momencie tutaj zdefiniowane są jakieś modele. Te modele to są jakieś obiekty, z których będziemy potem chcieli korzystać w trakcie korzystania z aplikacji. Ta aplikacja odpowiada, jest bardzo prostą aplikacją. Ona zapewnia jakieś tam API do głosowania na auta. Czyli w modelach mamy auto i mamy jakoś tam mamy auto i ocenę auta. Tutaj tak prosto jest auto, ma markę, ma swój model,
O Jezu, kot. Ma markę, ma model i ma ocenę, która jest podpięta pod to auto, bo ocen może być wiele, tak? Prosta sprawa. Okej. I naszym zadaniem w trakcie dzisiejszych seminariów, w trakcie dzisiejszych warsztatów będzie sprawdzenie, czy aplikacja, którą tutaj napisałem, która tam waliduje, tak, waliduje auto, sprawdzając je przez jakieś tam, przez API. W API po prostu sprawdza, czy takie auto istnieje i zanim w ogóle to auto zostanie dodane do bazy danych, ono jest sprawdzane, wyrzucane, błędy, sprawdza, czy jest taki producent, czy jest taka marka, czy jest taki model w tej marce i potem najzwyklej w świecie możemy to auto ocenić. Tutaj mamy jakieś tam serializery, czyli w jaki sposób to będzie oceniane, ale to tam nie jest aż tak ważne, ponieważ nasze auto, ponieważ teraz będziemy się skupiać na tym, w jaki sposób się to testuje. Zgodnie z zasadą, bardzo dobrze jest przetestować każdy możliwy element, zaczynając od dołu. Czyli jeżeli od dołu, czyli od naszego centrum aplikacji, naszym centrum aplikacji są te właśnie modele. O Jezu Chryste, kot! Lizzy! Dobra. Modele i w co tutaj możemy sobie przetestować? Możemy sobie przetestować te tutaj wszystkie, czy ten model się tworzy, tak? Czyli czy poprawnie jest wykorzystywany ten tutaj sprawdzanie jest, czy w ogóle takie auto istnieje, czy wszystko tutaj, czy nasze walidatory, czyli właśnie to, działa, czy możemy sprawdzić, ile takie auto ma ocen, jaki jest jej średni wynik i tak dalej, i tak dalej. Czyli w jaki sposób się to będziemy sprawdzać? Otóż standardowo Django zapewnia nam taki pliczek test spy. Powinno być test, ale to nieważne, bo tak czek zaraz sobie usuniemy. Ten plik jest wywoływany, kiedy uruchomimy testy w Django. Czyli coś tutaj się nie tego. Return outside function. Dobra, tutaj zmieniałem na szybko jeszcze parę rzeczy, żeby to zepsuć bardziej, ale widzę, że trochę za bardzo na szybko. W którym miejscu się kopnęło? Tu się kopnęło. Okej. Sprawdzimy, czy już ten kontenerek nasz wstał. I wstał. Dobrze, czyli teraz możemy sobie uruchomić te testy. Docker exec.ti, car vote API, Python 3, manage py, test. Run zero test in 0.0 seconds, tak? Czyli, bo nie mamy żadnych testów na razie zdefiniowanych. Ponieważ tych testów może się zrobić w trakcie pisania aplikacji całkiem sporo, możemy sobie zrobić osobny folder test, żeby to było bardziej czytelne. Teraz z tego folderu musimy sobie zrobić moduł, tak? Robimy moduł z tego, tworząc w folderze plik init.py. I potem w środku możemy robić jakieś tam testy. Sposób, w jaki unit test będzie uruchamiać te testy, to jest po prostu wchodzi do folderu tests, a potem leci po wszystkich modułach i plikach, które mają, zaczynają się od słowa tests. Czyli jeżeli teraz zrobimy tutaj plik tests model spy i zamontujemy sobie tutaj nasz, wczytamy sobie test case z Django, Django test test case i możemy już teraz, oczywiście jeszcze trzeba zaimportować nasze modele. Możemy sobie teraz zacząć pisać testy do tych modeli.
Z reguły robi się to w każdy osobny model, tak, czyli osobna rzecz, która potrzebuje jakiegoś tam zestawu danych. Używa się osobnej klasy test case. Czyli teraz zrobimy sobie klasę car model test case, która dziedziczy po klasie test case. Mamy już jakąś tam podstawową klasę. Teraz w tej klasie wywoływany za każdym razem, kiedy ta klasa zostanie uruchomiona, wywołany najpierw przed każdym uruchomieniem zostanie moduł setup, funkcja, metoda setup. Musimy ją sobie zdefiniować. Oczywiście self. I teraz w tym miejscu możemy sobie zdefiniować obiekty, z których chcemy korzystać w trakcie działania testów, które potem będziemy pisać. Będziemy testować car, tak? Czyli pewnie będziemy potrzebować parę razy przynajmniej jakiegoś tam auta. Czyli zdefiniujemy sobie jakieś tam auto, self car równa się car. Teraz make, czyli nasz jakaś marka auta, no powiedzmy Honda, oraz model auta, tak? Czyli bo tutaj mamy w model spy jest car, make, model auta i tutaj damy sobie civic. Dobre autko, nie krzyczeć. Teraz mamy już ustawiony, że przy każdym wywołaniu testów będzie się wywoływała metoda setup. Równolegle z tą metodą setup wywoływana jest także metoda kurczę, teardown. W tej metodzie, ta metoda jest wykonana po zakończeniu wszystkich testów, które już przeszły i odpalenia nowego test case'a. Jeżeli tutaj zrobimy jakieś dziwne rzeczy, to tą metodę należy stworzyć. Jeżeli jednak pracujemy z Django, to pracujemy na modelach i automatycznie przy każdym teście baza danych jest niszczona, ponieważ ta baza danych jest po prostu w pamięci i to nie jest praca na prawdziwej bazie danych. Czyli jeżeli tutaj będziemy tworzyć jakieś zmiany, to one nie będą odzwierciedlone na produkcyjnej bazie danych, w cudzysłowie, czyli w tej, w której korzysta cała reszta aplikacji. Ta baza zostanie stworzona i potem usunięta. Także to chyba nawet tutaj powinno wyświetlić, tak? Nie wyświetla na razie, ok. Ale baza danych za każdym razem jest tworzona i usuwana przy każdym teście, dlatego ważne jest, żeby pamiętać, że jeżeli nie robimy niczego poza operacyjnymi modelami, wystarczy nam samo setup. Ale jeżeli tutaj będziemy robić jakieś inne rzeczy, które zależą od czegoś innego niż baza danych, dobrze by było te zmiany potem przywrócić w metodzie teardown. Ok. Czy jest wszystko jasne? Dobra. To lecimy dalej. Tak jak mówiłem, że w sposób, w jaki działa unit test, to on wchodzi sobie do testów, potem wchodzi do każdego pliku py. I to wszystko sprawdza po tym, czy nazwa się zaczyna od tests. No i to są po prostu grupy testów. Ale każda metoda, którą tutaj zapiszemy i zaczniemy nazwę od test, będzie traktowana jako pojedynczy test. Sprawdzimy sobie teraz, czy nasz model się w ogóle buduje. Czy on się w ogóle tworzy. Czyli tak, weźmiemy sobie to self car i teraz zauważcie, że w tym miejscu zdefiniowaliśmy sobie model, ale jeszcze go nie zapisaliśmy w bazie danych. Możemy to zrobić teraz, żeby sprawdzić, czy on się w ogóle zapisuje w bazie danych. I to nie powinno zwrócić żadnych błędów, także tutaj nie musimy asertować niczego. Ale chcemy sprawdzić teraz, czy na 100% ten plik, ten model został zapisany i wrzucony do bazy danych. Czyli self, i do tego mamy cały zestaw różnych metod, które dziedziczymy z test case. Możemy tutaj sprawdzić bardzo dużo różnych rzeczy. W tym momencie nas interesuje, czy
ID naszego auta nie jest zerowe. Ponieważ gdyby było zerowe, to by oznaczało, że auto nie zostało zapisane poprawnie i nie zostało wczytane do, nie zostało zapisane do, w bazie danych. Czyli self assert is not known, self car ID. Tutaj jest, poczyścimy sobie błędy Pepa. Tutaj jeszcze mówi, że review jest, nie jest zaimportowane, bo nie powinno być. I odpalimy sobie testy. Proszę bardzo. Odpalono jeden test w jedną sekundę. Stworzono bazę danych, a potem usunięto bazę danych. Tutaj te kropeczki będą oznaczać ilość testów, które zostały wykonane. No i wszystko jest pięknie i ładnie. I coś takiego by wystarczało, wystarczy w dużej części projektów takich prostszych, ale czasem rozpisywanie modeli jeden po drugim i potem wywoływanie ich 30 razy to nie jest najprzyjemniejsza rzecz na świecie. Kod się robi długi, nieczytelny, poza tym już, że musimy to wszystko kopiować, wklejać i się tym martwić i męczyć. No to po prostu musi być coś lepszego, żeby w jakiś lepszy sposób, żeby to zrobić. I jest ten sposób, tam jak pewnie się domyślacie po tym, co mówiłem wcześniej i to, co jest w opisie, jest stworzenie fabryki obiektów. Fabryka obiektów to jest jakaś funkcja albo klasa, która będzie nam po prostu tworzyć i wyrzucać kolejne obiekty, z których możemy potem korzystać. I ja w tym celu polecam sobie zrobić jakiś tam pliczek Factory Spy, ponieważ te fabryki przydają się nie tylko i wyłącznie przy testowaniu, ale też no, w normalnej aplikacji też możesz przydać jakiś łatwy sposób, żeby stworzyć losowe obiekty. Bardzo mocno ułatwiają pracę, no i to są po prostu rzeczy, które trzeba robić, kiedy używa się jakiegoś ORM-a. ORM to jest Object-Oriented Manager. No i w przypadku tutaj Django to jest Django ORM. Ale inne frameworki mają swoje ORM-y i Factory Boy korzysta z, wspiera tak naprawdę wszystko, ponieważ można sobie samemu zdefiniować różne rzeczy. Zaimportujemy teraz sobie Factory Boya. Nazywa się po prostu Factory. I stworzymy klasę CarFactory. To jest klasa, która będzie sobie wciągać, tworzyć nasze auta. No bo powiedzmy, że będziemy potrzebowali 30 czy 40 aut, no to dobrze jest po prostu zrobić factory, car factory, tak, i return 30. Prosta sprawa. Teraz sobie zrobimy ten car factory. I on musi dziedziczyć po factory Django, Django model factory. Musimy dokładnie powiedzieć, że to ma być Django Model Factory, no bo jak mówiłem, wspiera bardzo wiele różnych i po prostu jest dostrojony i robi bardzo dużo rzeczy już za nas. W tym momencie na dobrą sprawę, jedyne co byśmy musieli teraz zrobić, to powiedzieć, że make to jest podać mu pola, które on musi nadpisać i podać mu w klasie meta model, z którego ma korzystać. No i to tyle. I teraz wszystko, co tutaj by się działo, no to możemy sobie podefiniować jakieś tam te atrybuty, które on ma przypisywać. Teraz zaczyna się bardzo fajna rzecz w tym Factory Boyu. Konkretnie ma bardzo, bardzo fajną, ma bardzo dobrze zrobiony ten cały system tworzenia obiektów i automatycznego wypełnienia pól. Jeżeli teraz możemy, czyli tak, do tego, żeby generować nasze obiekty w CarFactory, będziemy potrzebowali jakiejś tam listy, tak, aut, które są na pewno dobre i dostępne. Może akurat jeszcze sobie, żeby nie krzyczał, widzę, że mi się trochę rozjechało. OK, jest. Mamy tutaj jakiś słownik, w którym zdefiniowane zostały marki aut i ich modele.
Wkleję go może do stali 23 dla tych, którzy chcą podążać za mną, żeby nie musieli sobie tworzyć własnych. Czyli w tym momencie mamy jakiś tam swój słownik, z którego będziemy korzystać, z którego będzie korzystać cała ta fabryka. Ale ten słownik nie jest częścią modelu. A domyślnie factory boy będzie po prostu próbować brać coś, co wyrzuca ten atrybut i pakować go do modelu. Musimy go przed tym powstrzymać, ponieważ nie mamy w modelu pola cardict, czyli dajemy exclude cardict i musi być przecinek, ponieważ exclude bierze tylko i wyłącznie obiekty iterowalne. Tutaj sobie zrobimy enter, żeby już nie krzyczał. Dobra. I co teraz? Teraz musimy wybrać w jakiś sposób tego naszą markę auta. Do tego wykorzystamy metodę factory, fuzzy i fuzzy choice. Fuzzy choice i tutaj podajemy mu, że car dict.keys. Czyli ma wybierać z kluczy w tym słowniku. Czyli tutaj wybierze jeden z tych kilku zdefiniowanych, jedną ze z tych zdefiniowanych mark samochodów. No tak, jeszcze trzeba from mod. From car import car, żeby było wiadomo, że czym jest car. W sumie można też tego nie robić i napisać tak. Tak samo zadziała. Okej, ale z tym będzie pewien problem, ponieważ jeżeli to teraz uruchomimy i będziemy próbowali to wczytywać, factory powie, że nie ma czegoś takiego jak fuzzy. Dlatego, że fuzzy jest dość dużą biblioteką, która jest losowa, także jest dosyć ciężka. I więc musimy ją sobie zaimportować. Mówiąc po prostu, co dokładnie chcemy zaimportować. Czyli musimy jeszcze raz zaimportować factory fuzzy. OK, teraz mamy fuzzy choice z tego. Czyli teraz w trakcie tworzenia modelu on wybierze, jeżeli nie zostanie to nadpisane, wybierze sobie losową markę samochodu. Ale co potem? Ponieważ model samochodu nie może być jakikolwiek też po prostu z tych tutaj losowych. Dlatego to wszystko jest w słowniku, ponieważ musimy wykorzystać kolejną fajną funkcję fabryk, czyli możemy sobie wywołać funkcję leniwą. Zamysłem funkcji leniwej jest to, że ona wywołuje się w ostatnim możliwym momencie działania, czyli jeżeli będziemy korzystać z funkcji leniwej, to będziemy już mieli do dyspozycji wszystkie pozostałe pola. Funkcja leniwa musi korzystać wciąż z jakiejś innej funkcji, także żeby nie tworzyć nowej funkcji, skorzystamy z lambdy. Lambda a i teraz w tym tutaj a dostaniemy obiekt, który jest w trakcie tworzenia, czyli możemy powiedzieć, że a car dict a make pop. I dzięki temu będziemy pewni, że nie wykorzystamy tego samego modelu auta więcej niż raz. Ponieważ przy tworzeniu tam aut, no to fajnie by było, żeby ten model nie był tworzony więcej niż raz. Ponieważ jeżeli będziemy mieli milion ocen dla dwóch różnych aut, które praktycznie są, w praktyce są tym samym, no to będzie źle. Czyli oczywiście to wprowadza swoje własne komplikacje, ale dla uproszczenia skorzystamy z tego. Czy ktoś wie, jakie będą te komplikacje? Co się stanie, jeżeli będziemy po prostu popować tutaj z tych tu list? Skończą się wszystkie modele. Tak, mogą się skończyć modele.
Będziemy liczyć na to, że to się nie stanie w trakcie testów, po prostu. Oczywiście można to by było obejść, definiując jakąś osobną funkcję, wyłapując wyjątki, zmieniając to, zmieniając tamto. Można testy na testy napisać. Do tego dojdziemy, bo przy bardziej skomplikowanych fabrykach faktycznie pisze się testy do testów. Znaczy, testy do fabryk, no. tak się robi po prostu. Okej. Okay. Krzysiu coś tam pisze, to zaczekamy na Krzysia, a potem przejdziemy troszeczkę dalej. Czyli będziemy już wykorzystywać nasze fabryki. Nie, ja nic ważnego, jak widzisz. Możecie przejść dalej. Dobrze, Krzysiu, nigdy nie zawodzisz. Dziękuję. Okej. Okay. Czyli teraz wrócimy sobie do naszych... Przerzucę sobie tutaj, żeby mieć to oko. Wrócimy sobie do naszych testów modeli. I teraz dodatkowo API Factories. Zaimportujemy sobie naszą fabrykę. I sprawdzimy, jak działa. Tutaj wystarczy zawołać pusty konstruktor. Failed. Fuzzy. Fuzz choice. OK. Czyli tutaj fuzzy choice powinno być. Oczywiście. No i proszę. Testy już się opłacają. Już widać, że warto testować. I cyk. I run one test in sometimes seconds. Można też zrobić build batch, powiedzieć, że mamy stworzyć 20k out. No i teraz puścimy to jeszcze raz. Zajmie trochę dłużej. To nie to. Już zaraz się dowiemy, czemu mnie okłama mój własny edytor. Jaki to była dokładnie metoda? Sprawdzę zaraz dokumentacji. Tak. Wszystko jest gotowe, po prostu piszemy sobie jakieś tam testy. Możesz zobaczyć, Deli, sobie program ściągnąć z repozytorium, które jest podlinkowane trochę wyżej. Ok, dzięki. Spoko, luz. Tak. Build batch? No tak, bo nie wołamy konstruktora, tylko wołamy samą klasę. To jest metoda w klasie. Teraz sobie zobaczymy. Failed pop from empty list. No i to jest to, o czym mówiliśmy. No to musimy chyba się ograniczyć do 5 na wszelki wypadek. Car model test case has no... Tutaj kolejny błąd w testach. Czyli jednak nie trzeba pisać testów na testy, bo testy się testują same. Proszę, wszystko działa tak, jak powinno. Dobra. To co, lecimy dalej, tak? Napiszemy sobie kolejne testy i potem może z nich jeszcze skorzystamy w razie czego, co? Czyli teraz sobie zobaczymy, czy dobrze działa walidacja auta. Ponieważ auto ma być walidowane i jeżeli jest jakiś tam zła marka, czy zły model, to mamy wywalić błąd. Czyli test car model validation self. I teraz w momencie, kiedy zostanie zapisane auto, które nie powinno istnieć, które nie istnieje, on powinien zwrócić jakiś błąd. Błędem jest oczywiście validation error. Czyli teraz możemy sobie to sprawdzić, czy faktycznie tak robi, czyli with self assert raises upewnij się, że zwraca błąd, tym błędem będzie validation error, który musimy sobie zaimportować oczywiście z Django. Sprawdzamy, czy zwraca błąd.
Ale co ma zwracać błąd? Błąd ma zwracać stworzenie nieprawidłowego auta. Teraz musimy wrócić do naszego, albo nawet nie wrócamy, ok. Będziemy się trzymać naszego car factory. No i teraz sprawdzimy, czy zły model zwraca error. Pop from empty list. No dobra, to możliwe, że tego nie przemyślałem. Zobaczymy jednak. To vroom vroom, nieszczęsne. No model, powiedzmy, że też ma być nieprawidłowy, to Lamborghini. Tak, ale Lamborghini vroom vroom. Keyword argument repeated. Nie model, tylko make, czyli marka Lamborghini, model vroom vroom. Teraz testy przechodzą, ponieważ wywoływany jest validation error, tak jak powinno być, tak jak programista przykazał. Żeby udowodnić, że tak faktycznie jest, wyciągniemy to na razie sobie z validation error i puścimy testy, czyli w teorii to dalej powinno się wywołać. Proszę bardzo, no models found for Lamborghini. Proszę. Czyli testy dalej działają. OK. Co dalej możemy przetestować? Następnie możemy przetestować, jak już wiemy, że na pewno wszystko tutaj się zapisuje, tak? Czyli auto się tworzy, walidacja działa. Sprawdzimy sobie, czy nasze OK. Czy możemy sobie sprawdzić average rating, czyli czy nasze auta są dobrze. Dobrze sprawdzamy nasze review. Przy ocenę aut. Żeby to zrobić, oczywiście na początek powinniśmy sprawdzić, czy dobrze nam się tworzą review. Review model test case. No i tutaj już po prostu sobie zrobimy jakiś tam prosty setup. O, oczywiście możemy też także do tego stworzyć naszą fabrykę, tak? Czyli znowu wracamy do fabryk. Dla tych, którzy byli spóźnieni, to możecie jeszcze zauważyć, jak się robi prefabryki. Czyli class review factory. Tutaj mam już zaimportowany review na górze. Nie musimy w sumie, ok. Nie review, tylko review factory. Django model factory. I jakie on ma pola? Pola ma car i review, czyli car factory. I teraz nie musimy tworzyć żadnych innych rzeczy. Możemy sobie po prostu skorzystać już z fabryki, którą mamy gotową, czyli sub factory. Car factory. I teraz, kiedy będziemy sobie odpalać review factory, nie definiując, jakie ma być auto, auto zostanie stworzone za pomocą innej fabryki. Takie trochę drukarka 3D, która drukuje sama siebie, ale nie mniej przydatne. Teraz review ma być integer, który jest pomiędzy 1 a 5. No to powiedzmy, że sobie sprawdzimy ten integer. Możemy to zrobić za pomocą zwykłego randinta, albo możemy to zrobić znowu za pomocą fuzzy attribute, czyli korzystając z factory fuzzy integer low high, czyli low 1, high 5. Step 1. Tutaj widać dokładnie, co mam zdefiniować i co on nam zwróci. Czyli zwróci nam integera pomiędzy 1 a 5. No i to jest właśnie to, czego potrzebujemy. Tego dodefiniujemy sobie, z jakiego modelu on ma korzystać.
No i nie musimy definiować już nic więcej, ponieważ nie mamy żadnych pól, których nie chcielibyśmy przekazywać do modelu podczas tworzenia. Wróćmy sobie do naszych testów i zaimportujmy review factory. Dev setup self. I teraz tak. Możemy stworzyć. Stworzymy sobie na razie pojedynczą ocenę. I create. Review factory create od razu stworzy i zapisze. Także nie będziemy musieli sobie dodatkowo jeszcze wywołać save'a na tym. No i teraz dev test review creation. Proste. Self assert is not none. Self review ID. Ale jeszcze musimy zobaczyć, czy zostało stworzone także auto. Także self review car ID. Ponieważ chcemy całe combo, tak? Czyli chcemy, żeby stworzył zarówno ocenę, jak i outko do oceny. Odpalamy znowu testy. Pam, 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 failed. One is not none. Tak, bo jest none, a powinno być not none. Odpalamy test, sprawdzamy, czy fix zadziałał. No i zadziałał, wszystko jest cacy. Mamy 3 testy wykonane, mamy 3 testy zdefiniowane. Czyli już wiemy, że nasze review się tworzą i że nasze wszystko tutaj działa tak, jak powinno. Do review nie mamy nic innego do testowania. I możemy przejść do testowania metod w naszym modelu. Czyli tar methods test case. OK. Mamy car method test case. No i standardowo dev setup. Ściągniemy sobie stąd. No bo możemy. I po co klepać? Czyli mam teraz 5 aut, do których chcemy na przykład po, nie wiem, 10 różnych ocen. Czyli wywołujemy for car in self car review factory dot create patch. I teraz tutaj możemy wypowiedzieć, ile tego chcemy, powiedzmy, że 10. I teraz quarks to są argumenty kluczowe, które potem będą przekazane do tych fabryk. Czyli car, car. Teraz dostaniemy nasz zestaw ocen. Każde auto będzie miało swoje 10 różnych ocen. I w jaki sposób teraz będziemy to dalej testować? No możemy sobie przetestować, czy na przykład number of reviews się zgadza, tak? Czyli dev check, nie check, tylko musi zaczynać od test review number self for wykorzystamy assert equal do tego, czyli sprawdź, czy na pewno jest równe, i car.number of reviews to jest metoda, jest równe 10, ponieważ potworzyliśmy po 10 różnych ocen do każdego auta. Cyk. Error. Jaki error? Save prohibited due to unsaved related object car. I teraz tak. Czyli wychodzi na to, że build batch. No tak, bo zrobiliśmy build batch. Czyli nie wywołaliśmy metody create, tylko metodę build, która jedynie tworzy auto, ale go nie zapisuje.
I w tym momencie mamy błąd z tutaj, z tego modelu, z tego pola, ponieważ pole jest do foreign key, czyli klucza zewnętrznego, a tego klucza po prostu nie ma, ponieważ to auto nie zostało zapisane w bazie danych. Czyli tak jakby zupełnie nie istniało. Żeby to naprawić, robimy create batch i teraz powinno pójść. Cyk. Cyk, cyk, error. Pop from as empty list. O, nie fajnie. Okej, okej. Dobrze, nie spodziewałem się, że tak może być. To może być związane z tym, że fabryka nie odświeża tego dicta. Może zrobimy tak. Tak i trochę hack. Trochę bardzo hack, ale musi wystarczyć. Na razie. To jest pythoniczne? Co? Czy to jest pythoniczne? To co teraz robimy? Tak. To co teraz robimy, to jest największa rzeźba, jaką robiłem od dawna. Ale będzie działać, ponieważ tutaj jest zdefiniowany tego cardict, tutaj jest zdefiniowany jako cardict, ale klasa nie jest, ale to nie jest w skopie tego. Czyli gdybyśmy tutaj powiedzieli, że to ma być global, to by się równało temu zawsze, ale nie robimy tego i stworzymy po prostu nową instancję. To jest osobny obiekt, który jest niezależny od tego. No i możemy się upewnić, że za każdym razem będziemy mieli świeży słownik, z którego będziemy korzystać. Zaimportujemy to sobie. Powinno pomóc. Może to jeszcze na pewności rzucimy tutaj, żeby nie mieć takich błędów. Oczywiście to nie jest dobry sposób, żeby to zrobić. Są lepsze sposoby. Ale chciałem to pokazać tak w miarę na szybko, także nie sprawdzałem dokładnie, co się może stać. No ale rzeźba została zrobiona i naprawione. Testy przechodzą, czyli za każdym razem review number się zgadza. Nie będę was teraz już nudził tym, jak to dalej iść. No ponieważ każdy może sobie już tam zobaczyć, czemu to jest fajne. Nie trzeba za każdym razem wchodzić w basha, tak? Wchodzić shella, robić from API models import car, potem car, coś tam tworzyć za każdym razem tych nieszczęsnych modeli, za każdym razem pracować jeszcze na żywej bazie danych, bo czemu nie? Można to zrobić prościej, szybciej i przyjemniej, pisząc testy razem z kodem. Ponieważ tutaj już to wszystko działa, ale w przypadku waszych niektórych projektów, w sensie no, tych, którymi ja się na pewno spotykałem, tutaj spotkałem się z bardzo dużą ilością błędów. Szczególnie jakbyśmy chcieli na przykład to tutaj zoptymalizować. Ponieważ to może nie jest taki dobry moment, ale to. Ten tutaj to może być gratka dla osób, które tam trochę coś tam ogarniają sobie już w Django. Ale ta metoda jest koszmarnie niewydajna. Czy ktoś wie czemu? Czemu to jest zrobione bardzo źle i czemu się tak nie powinno nigdy robić? Okej, podpowiem. Ponieważ tutaj operujemy na kodzie pythonicznym. Filtrujemy i modyfikujemy sobie dane bezpośrednio w Pythonie. To jest bardzo niepotrzebne i może bardzo mocno uderzyć w naszą moc obliczeniową z dwóch powodów. Po pierwsze, Python, jak bardzo go lubię, nie jest najwydajniejszym językiem na świecie i został stworzony bardziej do algorytmów. Także trzymałbym się tego, żeby korzystać z niego do algorytmów, ale jest jeszcze drugi powód. Za każdym razem, kiedy odwołujemy się do jakiegoś obiektu, czy próbujemy coś tam zrobić w tym obiekcie, nasz
nasz kod w Pythonie będzie pingować bazę danych. Będzie wchodzić na bazę danych i robić na niej operacje. Czyli nie dość, że wykonujemy kod, że robimy obliczenia w Pythonie, które mogą zostać zrobione na bazie danych, to jeszcze niepotrzebnie obciążamy bazę danych dużą ilością zapytań. Na przykład w tym przypadku dla każdego auta, tak, zostanie wykonane zapytanie dla każdej oceny w tym aucie. Czyli będziemy mieli na przykład, jak w tym momencie mamy 5 aut i 10 ocen, to wykonamy 50 zapytań do bazy danych, 51 nawet zapytań, bo to też jest zapytanie do bazy danych. Będziemy wykonać 51 zapytań do bazy danych, ale można to zrobić za pomocą jednego zapytania do bazy danych, wykorzystając po prostu z tego, co nam oferuje Django ORM. Pokażę teraz może szybciutko, jak to zrobić. Zrobimy tak. Usuniemy sobie to i usuniemy tą metodę sorted, która tak sorted cars for brała każde auto i dla każdego auta sprawdzała ilość ocen i potem sortowała to za pomocą pythonicznej funkcji sorted. Można to zrobić przecież na bazie danych, robiąc tak. Mówimy, że chcemy wejść do bazy danych auta. Chcemy sobie dodać jakiś atrybut do tego, żeby potem móc po nim posortować, tak? Czyli sobie robimy atrybut w tymczasowy atrybut w bazie danych. Wywołujemy metodę count z Django Models, która wygeneruje nam potrzebny kod SQL. Teraz w tym kodzie SQL mamy po prostu policzyć, może tak, inaczej to sobie podzielimy, żeby było bardziej czytelnie i każdemu się zmieściło na ekranie. Car review count. I co mamy policzyć? Mamy policzyć po prostu, ile takie auto ma ocen. No i potem annotate. I to tyle tutaj. A potem w annotate musimy sobie jeszcze policzyć, posortować to, czyli order by i pole, po które mamy sortować. I tutaj w jednym zapytaniu do bazy danych dostaniemy auta posortowane już tam po ilości ocen i możemy po prostu wysiedlić tyle, ile chcemy. Proste, szybkie i przyjemne, i z 51 zapytań do bazy danych zrobiliśmy jedno. No i do tego jeszcze odeszło nam całe obliczenie i całe tworzenie nowych połączeń i tak dalej. To jest po prostu o wiele szybsze, o wiele przyjemniejsze, o wiele łatwiejsze dla bazy danych i tak się powinno robić w przypadku właśnie pól, które będą pingowane często. Dobra. Tak. W ten sposób wytestowaliśmy sobie już wszystkie modele, które tam chcieliśmy wytestować. Ale to nie jest wszystko, co możemy testować, tak, wiadomo. Powiedzmy, że chcemy sobie jeszcze, już tam widzę, że trochę czasu nam minęło, no to zrobimy jeszcze jakiś tam prosty test, osobny test case, czyli zrobimy sobie nowy model tests i sobie sprawdzimy, czy w ogóle API dobrze działa, czy nasze endpointy zwracają to, co powinny. Wykorzystam do tego current point, zaimportujemy to, co trzeba. Będziemy testować REST API i ważne jest, żeby pamiętać, że w tym momencie, co tutaj robimy, pracujemy na testowej bazie danych, która nie jest udostępniona publicznie. Czyli to, co my tutaj będziemy robić, nie będzie miało żadnego związku z tym, co jest w naszej aplikacji z poziomu użytkownika. Także nie możemy po prostu zaimportować zwykłego modułu reviews, nie w reviews, tylko request z standardowego Pythona, ponieważ wtedy będziemy próbować dostać rzeczy, które nie istnieją, albo będziemy dostawać zupełnie różne rzeczy, które istnieją w bazie danych produkcyjnej. Do tego, żeby sobie dobrze testować API restowe, importujemy z REST framework test klasę API client.
API klient, jak to nazwa określa, to jest klient do API, z którego będziemy mogli sobie łatwo korzystać. Do tego będziemy testować URL-e, będziemy próbować się dobijać do różnych endpointów, także from URLs, import reverse, żeby to ułatwić. Zaciągniemy sobie modele, tak w razie czego. I zaciągniemy sobie jakąś fabrykę. Car Factory, Review Factory. API Factories. Okej. Okay. I teraz sobie zrobimy class cars endpoint test case. Test case. Zrobimy sobie setup. Zdefiniujemy sobie URL, z którego będziemy korzystać. W moim przypadku ten URL jest zdefiniowany jako API cars w URLsach. No i weźmiemy sobie ileś tam out. Znowu, tak jak wcześniej, możemy sobie skopiować po prostu z poprzedniego testu. Musimy sobie je stworzyć, żeby od razu były dostępne dla nas. Create batch. I musimy sobie stworzyć ocenę, żeby testować, czy na pewno dobre dane ciągniemy. Review factory, create batch, no powiedzmy, że znowu weźmiemy 10 i car. Dobrze. I mniejszym mamy naszą bazę danych. Dla porównania, jakbyśmy nie mieli fabryk, wyglądałoby to tak. Czyli mamy dodatkowe 5 linijek, 6 linijek, 7 linijek, 40 linijek, tyle linijek, ile trzeba, żeby zrobić to poprawnie. W ten sposób mamy linijek mało i wiadomo, że będziemy z tego korzystać pewnie potem jeszcze o wiele więcej, jeżeli ta apka będzie się rozwijać, będziemy musieli tworzyć kolejne i kolejne i kolejne. Nie ma sensu. Dobrze jest, żeby kod Pythonowy był krótki i łatwo czytelny, ponieważ no, po to się pisze w Pythonie, żeby wszystko się łatwo czytało. Co możemy teraz sobie zrobić? Możemy sobie zobaczyć, czy na przykład dobrze działa dodawanie out. W tym celu zobaczymy sobie test postcode, czyli sprawdzimy, czy zapytanie post na bazę, na nasz endpoint zwróci na pewno kod 201, czyli kod HTTP 201 to jest OK created. Czyli będziemy potrzebować odpowiedzi. A, jeszcze jedno. Musimy zrobić sobie klienta. Klient może być tutaj zdefiniowany na samej górze, bo będziemy z niego korzystać w każdym naszym tutaj, w każdej tej klasie będziemy korzystać z tego samego klienta i w każdym modelu. Nie ma sensu pisać go w selfie. Czyli tutaj jest i robimy zapytanie klient, zapytanie post oczywiście. No i zobaczymy, na jaki URL i co tam wysyłamy. Wyślemy mu słownik. Tak jak powinno być tak JSONa, to możemy wysłać po prostu słownik, on zostanie przetłumaczony serializerem na JSONa. Jakaś marka, której wcześniej nie zdefiniowaliśmy i jakiś model, którego też wcześniej nie zdefiniowaliśmy, bo inaczej dostaniemy błędy. Model. No i powiedzmy, że ten model to będzie model S. Zamykamy i sprawdzamy, czy na pewno status code jest równy 201. Dodatkowo jeszcze sprawdzimy, czy został stworzony taki odpowiedni wpis w tablicy, w bazie danych.
czyli wciągniemy sobie to z car objects get make Tesla. A, Tesla. Ponieważ dodatkowo tam aplikacja jeszcze zmienia trochę nazwy, żeby nie było błędu i dopasowuje do tego, w jaki sposób to mówi API. A API zawsze mówi z dużej z jakiegoś powodu. Nie pytajcie mnie, to było zadanie rekrutacyjne. No i teraz self assert is not none car ID. W teorii to jest niepotrzebne, ponieważ tutaj już to wywali błąd inaczej, ale powinniśmy obsłużyć tamten błąd. O, error. Co jest nie tak? Pop ferment. Dobrze. Okej. Okay. Teraz będę płacić za swoje błędy. Jednak nie. To chyba ten... No cóż, to z tym będą problemy i tego nie przewidziałem. Powiem szczerze. Może moglibyśmy skorzystać z tamtego, ale sądzę, że już nam czas powoli ucieka. Nie chcę was trzymać dłużej niż te koło godzinki. Także sobie odpuścimy to. Ale jeżeli chcecie jakieś sobie ćwiczonko zrobić z factory, to możecie zrobić tak, żeby ten car factory nie korzystał z tego, tylko faktycznie ten lazy attribute jakoś zrobić mądrzej. To na pewno by się dało zrobić inną funkcją factory. Konkretnie fakerem. Faker to jest faker to jest osobna jakaś tam biblioteka, w której możemy sobie zrobić tak, to można zrobić, nie można tak zrobić. Można by to było sprawdzić. Sprawdzimy sobie, jak chcę to wyciągnąć, ale faker ogólnie... generuje jakieś tam losowe dane do naszego... które będą wpakowane tutaj. Czyli możemy sobie zrobić tak, żeby na przykład, jeżeli mamy użytkowników, to żeby generował losowo imię i nazwisko, ponieważ ma do tego wszystkiego odpowiednie narzędzia. I nie trzeba się tym martwić samemu i zawsze będą losowe i zawsze będą różne. Czyli moim obstawiam, że pewnie dałoby się to zrobić tutaj, wykorzystać to w tym miejscu. Dobra. To chyba będzie tyle z mojej strony. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je teraz. Wiem, że to nie było jakoś tam bardzo dużo, no ale jak mówiłem, to nie miało na celu, ta seminarka nie miała na celu pokazać wam wszystkiego, jak to wszystko powinno działać, jak to powinno wyglądać, tylko bardziej ogólny zarys technologii i narzędzi, które tutaj macie dostępne zawsze. To co? Jakieś pytania? Ktoś? Coś? Okej. Dobra. To ja zakończam nagrywanie.